Gerard i świetna teraz asekuracja ze strony Łukasza Piszczka, który pomógł w ostatniej chwili naszemu kapitanowi Marcinowi Wasilewskiemu. Brawo, duże brawa dla Piszczka, że właśnie nie stanął, bo często obrońcy czekają, co się wydarzy. Poszedł za tą akcją i zasekurował Wasilewskiego i w bardzo ważnym momencie piłkę wybił na rzut rożny. Stały fragment gry dla Anglii. To zawsze będzie drżenie serca, to zawsze będzie strach, no bo są naprawdę ekspertami w tej dziedzinie. Gerard spojrzał, jak tam ustawili się koledzy. Gerard, szansa niestety. Przegrywamy 0-1. Wayne Rooney. Szkoda, bardzo szkoda, że tutaj Polacy przy stałym fragmencie gry no nie pokryli no tego, który jest najbardziej groźny właśnie, czyli Wayne Rooney. Wiadomo, że to jest zawodnik, który wykorzysta każdą nadarzającą się sytuację. 31 minuta i 32 gol w narodowej reprezentacji w 78 występie snajpera Manchesteru United. Popatrzmy. Zamieszanie. O, zdaje się, Piszczek nie upilnował Wayne'a Rooney'a. Jeszcze po ramieniu Piszczka przechodzi ta piłka. Tutaj skoncentrowany Wasilewski na Kariku. Nie sięgnął tej piłki Lewandowski, który jest odpowiedzialny jakby za zbijanie tych dośrodkowań, ale wiemy, jaką wrzutką dysponuje Steven Gerrard. A więc pierwszy rzut rożny udało się wybronić. Po drugim Polski do ostatniej minuty będzie właśnie walczyć, żeby uzyskać korzystny wynik. Wrzucił piłkę z za linii bocznej boiska Piszczek do Braniaka. I to gdzieś już nam przynosi kolejny stały fragment. Glik, Wasilewski. Oni za chwilę powędrują w obręb szesnastki Joe Harta. Cofnie się także Welbeck. Przywołany teraz przez Cleverlego. Obraniak, piątka, szóstka Polaków w polu karnym. I gol! Yes! I gol! Kamil Glik! A więc my też potrafimy grać te stałe fragmenty. 70 minuta. Polska-Anglia 1-1. Już mieliśmy kiedyś taki historyczny wynik, oczywiście w 73 roku, ale teraz Glik bardzo ładnie znalazł się pod bramką, bardzo dobrze wyskoczył do tej piłki i umieścił ją pięknie w siatce Harta. Znakomite dośrodkowanie Obraniaka, tutaj zaryzykował Hart, ruszył do tej piłki. Popatrzmy raz jeszcze, wygrał ten pojedynek główkowy z Julianem Lescottem Kamil Glik. Ryzykował tam wyjście Joe Hart, remis w Warszawie na 20 minut przed końcem. No oczywiście wielka wrzawa na stadionie, wszyscy tutaj się cieszą, ale no pochwały dla Glika, trzeba tutaj pochwalić Glika, że bardzo dobrze wygrał ten pojedynek główkowy z niebyle kim, bo przecież również dobrym angielskim obrońcą.